Siemaneczko, z tej strony Mister Adamo 15. To jest gra Constructor Simulator 2015. I kończymy ostatnie zlecenie, a może jeszcze pod koniec tego odcinka zaczniemy nowe i pokażę wam, jak dalej bawić się w zabawę budowniczego. Jak widzicie, mam mana z HDS-em. Wejdę do niego może. I żeby nie przedłużać, od razu zabierzemy się za pakowanie jeszcze chyba jednej palety chyba z cegłami i z dachówkami. A to tak w woli jasności. Muszę dowieźć na miejsce zlecenia. Pyk. Troszkę do góry podniesiemy i powoli będziemy cofać. Nawet widziałem jeden komentarz, kto mi powiedział, ktoś, nie będę mówił kto, że niby nie umiem w to grać. To jest interesujące, co on powiedział, bo chyba nie ma takiej gry, w to ktoś by umiał naprawdę grać, jakby to powiedzieć, wyborowo, co nie? Ja nigdy nie powiedziałem w żadnym odcinku, że umiem grać w jakąś grę cudownie. Nawet w Farmingu nie powiedziałem tego nigdy, że jestem mistrzem tej gry. Chociaż to jest już akurat wasze zadanie na temat komentowania filmów. Ale moim zdaniem to jest fajna gra i chcę wam pokazać, jak właśnie sobie można pograć w taką grę. Mi ona się podoba, więc... Czy wam się... Zauważyłem, że nawet wam też się spodobała. Nie wszystkim, ale... Niektórym na pewno. Czy jakoś uda mi się to... O, do góry. Dobrze. Mistrzem tej gry nie jestem, więc żeby nie było jakichś niedojasności, że ktoś mi znów powie coś takiego. Tylko po prostu lubię w tą grę grać. I liczę, że wam też ona się spodoba. Zmienimy sobie kamerkę, bo tu mi się coś a nie w tą stronę. Z każdej gry musi być jakaś beka. Nie umiem. Możecie się ze mnie pośmiać i tyle. Czyli tak, te ładunki, co już miałem wziąć, tylko te dwie palety wzięte, jedziemy na plac budowy. Tak cofniemy do siebie, tak. Kamereczka na to, żebym równiutko HDS-a złożył. HDS się składa. Burty zamykamy. Zdjęte. O, coś jest u mnie tak. Dobrze, wszystko się składa. I teraz moje najbliższe filmy to będą bynajmniej z Farming Simulator 2015 z trybu single player i multiplayer, oczywiście let's play. Zabezpieczymy ładunek, to jest podstawa, żeby wam nic nie wyleciało po drodze. Wsiadamy z powrotem i jedziemy do placu budowy. Więc single i multiplayer z FS-a, bo chcieliście. Też właśnie filmy z Constructiona, które to na razie będzie trwać. Oczywiście dojdzie do tego War Thunder, gra przeglądarkowa, typowo wojenna, można tak powiedzieć. Latasz sobie samolotem, nawet tam czołgami też można sobie pojeździć, to jako nowa gra. No i będę chciał skończyć... O, o Jezu, ażeś mi tu wyfrunął, cholera jasna. Tu nikt nie jedzie, tu pewnie będą chcieli wyjeżdżać, ja zmykam. No właśnie, kończąc, że Outlasta bym chciał dograć. No, Outlasta jakoś nie szokuje mnie ta gra uważam oglądalnością, ale jak to jedna osoba powiedziała w komentarzu, że po prostu nie macie, jakby to boicie się tej gry i nie macie sił ją oglądać. No, nie każdy ma tyle werwy co ja do tej gry, bo ona mnie nie rusza, zdąży przed tym, zdąży przed nim. Więc tyle na ten temat, więc Outlast się na pewno kiedyś skończy, jak dojdę do końca. I tyle. Więc na razie LP nie, ja tu jadę. Więc Farming Simulator single i multiplayer. To jest podstawa. I konstrukcja na razie War Thunder. To jest na razie to. Żebym tam nie wpadł tylko. Podpory się wysuwają. Tylko nie spadł gdzieś do tyłu, nie sturlał się. Jest dobrze. Usiądziemy. Ubezpieczymy ładunek. Otworzymy burciki.
i będziemy się bawić HDS-em, czyli będziemy musieli wyładować to, co nam zostało. Więc to, co chciałem wam powiedzieć na początku, to wam powiedziałem. Jeżeli będę miał czas, to może założę TS-a, byście mogli niekiedy ze mną pogadać. Ale to niekiedy. O, że gibnął. A to gdzieś tak w okolicach świąt. Więc żebyście wiedzieli. Bardzo się cieszę, że oglądacie Konstruktiona. Bo mnie to zaskakuje, że mam prawie podobieństwo widzów co w Let's Playach. Więc jestem z tego bardzo, ale to bardzo szczęśliwy i zadowolony. Obrócimy sobie ładuneczek. Oczywiście ładuneczek na O. Jest oczywiście przesunięcie. Dobrze. Cofamy do siebie. Mało mówny jestem. Oho. Jak się chałupa szybko postawiła. Oluj, oluj. Jestem radosny z tego, co ja zrobiłem. Teraz sprawdzimy, jak jestem ustawiony. Tak, cofniemy jeszcze do siebie. Nie da się. Dobrze. Jest dobrze. Jeszcze jeden ładunek został. Odstawić na miejsce i chałupa będzie stała. Jestem ciekawy, jakby ta gra wyglądała, gdybyśmy na przykład nie naprawdę musieli tą chałupę postawić od zera do bohatera. Jestem bardzo ciekawy tego. Nie wiem, może kiedyś takie coś wyjdzie. Jest. I co? I znów teraz gdzieś się powinno. Aha, no i musimy wyjechać teraz z pola manewrów. Z tej strony nie możemy, bo nie jest tak stoka. Więc po drodze burty, żeby się automatycznie zamknęły. Automatyczne zamykanie burty. HDS-ik zmienia położenie na swoje prawowite miejsce. Składamy gościa. Ale ładnie się złożył. Złożył się. Ajajajaj, żebyś mi tylko nie odfrunął. Bo jak tam pojedziesz, to ja już cię nie wydostanę stąd. Kurwa, żeby tylko do tego rowu nie wpadł, ale ja no i jaja. Kurwa, nie wyjadę stąd teraz znowu. Ale beka. Wyjadę, wyjadę, wyjadę szybko, szybko, żeby nie spaść. Wyjechałem. I tyle. Funkcjonuje, że teraz musimy odjechać tym? Nie. Zarób 100 tysięcy na kontraktach budowlanych. Zarobiłem? Zarobiłem. Aspirujący czeladnik. Następna misja specjalna. Kolejne oznaczenie. I oczywiście, że zrobiłem dom jednorodzinny z poddaszem. Dostałem 36 tysięcy tych tam jakichś pieniążków. I doświadczenia 1440 expa. Hamulec etap zakończony. Zobaczymy, zaraz skręcę. Ten samochód tak stanął. O, zmieściłem się. Poważam, jak pięknie wygląda ten. Ładnie tutaj zrobili schadki. Trochę nierówno mi to wyszło. I też w chodniku. Ale bardzo ładna chałupka. Bardzo ładnie mi się podoba. I jedziemy sobie z powrotem na miejsce pracy. Czyli do naszego pięknego. Do naszej pięknej firmy. Lecimy tutaj gdzieś. Myślę o tym, żeby jakieś MP może z tego skleić w najbliższym czasie z Mikim albo z chłopakami, jak tam będą mieli czas. Więc to zależy, jak tam z czasem u nich. Zastanawiałem się właśnie weekend teraz, że co w ogóle zrobić na ten temat. Jakie filmy wydawać i zauważyłem, że będę. Teraz zauważyłem, pomyślałem, że będę wydawał te filmy, które będziecie najbardziej oglądać, czyli Construction FS. No i liczę, znaczy no muszę dokończyć Outlasta, bo sobie to obiecałem, oraz też War Thundera, czy też wam wejdzie to, czy nie.
Myślę, że jeszcze możemy troszeczkę popatrzeć sobie tutaj. Oczywiście moje miejsce pracy widzieliście, moją firmę. Ale teraz tak, mapa Wilkowice, zlecenia, jakieś samouczki. Żurawiem nie potrzeba, bo już sobie to zrobiłem. Tu jest jakiś hotel. Co tu mamy w tym hotelu do zrobienia bynajmniej? No nawet, ale niespecjalne to na później. Ja to bym chciał coś z kopaniem wam pokazać, bo u mnie jeszcze kopania nie było. Pałacyk, to może nie. Ja to bym drobne prace ogrodowe zrobił. Tak na pierwszy raz z kopaniem. Zabierz ładunek sadzonka sosny ze szkółki ogrodowej i przejdź na oznaczony placu budowy. Ja tam przyjął to zlecenie i zawiózłbym koparkę małą na plac budowy. Dobra. Przyjmujemy to zlecenie. Ładujemy, kręcimy. I ja nie chcę pierwszego zadania. Ja chcę przejść do zadania numer 2. Właśnie. O, to szedziło zadania numer 2, poproszę. Tarcica. Przyłączamy przyczepkę. Kamero. Przecież chowam. Co, ona się zmieniła coś? No bez przesady. Halo, halo. A, no tak. Wybaczcie. Mój błąd. Błąd żółto działa. Niestety. Nie, to klikłem co potrzeba, ale wybaczcie mi. Kamerę. Wolna kamera. Cofniemy. Jakoś tak wtedy. O. Jako, że jeszcze nigdy nie rozkładałem sobie tych pierdółek, to... Aha, no tak właśnie. Więc dlatego chciałem sobie tak luknąć. O, właśnie. Żebym mógł sobie wysunąć cały ten najazd. Cykło. Wysiadamy z mojej fury. Fruniemy do kopareczki. Wsiadamy do kopareczki. Kopareczką już jeździłem, więc wiem bynajmniej jak się nią obsłużyć. Tylko teraz, żebyśmy tak jakoś... Myśmy tak centralnie tam wjechali. Nawet ładnie. Jeszcze troszeczkę. Jest good. Jeszcze tak bardziej go przesunął w tą stronę. Dobra. Wysiadamy. Pojazd doczepiony. Wsiadamy. Do fury. Nastaweczki sobie chowamy. I jedziemy na plac budowy. O, tak. Plac budowy, ja lubię jakoś tak wsiądę sobie tutaj do kabiny i fruniemy. Spojrzałem jak daleko mamy to miejsce budowy. O, jakaś ladies idzie. No, ma bluzeczkę. Dobra, zmykaj ladies, bo ci przejadę. Gdzie mamy jechać? Jedziemy... O Boże. Gdzie tam się na zakręcie? Gdzieś tam na górze? Matko, jakie ja mam zlecenia niekiedy dziwaczne. Ogólnie pozdrawiam Dobrączka za to, że zabrał moje prawa autorskie do swojego firmy. Czyli ktoś zna tego pana. Nie ładnie tak naśmiewać z emisji początkowej.
ale to szczegół. To jest po prostu brączek i tego nikt nie zrozumie. Więc szczególny pozdrow dla niego. Jedziemy na plac budowy i oczywiście, żeby nie przedłużać, wypakujemy. O Jezus, no jedziesz, malina, ciągniesz, nie ściągniesz. No nie mów mi, że nie podjedziesz pod tam. Jedziesz, malina, ciągniesz pod tą górę. Dawaj, 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 dawaj. Oj ty, Manuś, to jesteś słaby. Ale jest, jeszcze jedziesz, jeszcze jedziesz. Dawaj, 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 bo tu czas leci. Żebym tutaj kombinacje jakieś alpejskie wyczyniał. Jeszcze mi tu może nie wiedziesz. Wiedzie, wiedzie, wiedzie. Zadanie mamy zrobione. Zmieniamy sobie kamerę. Wysuwamy sobie najazdy. Ładnie, w ogóle ładnie słychać to wszystko. Fajna gierka. Jako symulator bardzo fajna gierka. Świeżymy burty, żeby mi ta łycha gdzieś nie zawadziła. Nie będę wyjeżdżał. O właśnie. Wysiadamy. Można tak najpierw odbezpieczyć, to jakoś zabezpieczyłem. O, tu gdzieś. O właśnie, o to chodziło. Cyk, 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 cyk. Czekam. Stanęliśmy, zlecenie aktywne, sprawdzamy. Czyli tak ogólnie w tym pierwszym etapie. Kop w zaznaczonym miejscu. No trochę tych etapów mamy. Ale to już zrobimy w następnym odcinku, tak jak i sadzonki sosny ze szkółki ogrodniczej i tak dalej. No będzie ciekawy ten następny odcinek, bo zobaczycie, jak się kopie kopareczką. I zobaczycie, gdzie jest w ogóle ta szkółka ogrodnicza. Bo to tego jeszcze nie widzieliście. Burty, schowam sobie te najazdy. I tyle. Schowane. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem. Liczę, że wam się będzie to podobać ta seria. Chociaż jest nudna, no bo tak ja mało gadam, bo skupiam się na grze. A chociaż próbuję też coś tam kombinować. Gram też sam, ale liczę, że może się uda, że jak będą mieli chłopaki czas, też mi pomogą. To tyle. Do następnego odcinka. Łapkujcie, subujcie, komentujcie i czekajcie na więcej. Dobranoc, pa, pa.